tak? Po dyplomy na razie szkoły podstawowej. Numer 9. Jak się wyda. Gratulacje. No brawo, trzynastka. No myślę, że pan prezydent wręczy swój puchar. Panie prezydencie, prosimy o wręczenie pucharu zwycięskiej szkole numer 13. Najliczniejsza reprezentacja 152 uczestników na 371 uczniów tej szkoły. Stanowi to 41% bez 300 uczestników szkoły wzięło udział. Brawo. Teraz poprosimy przedstawicieli szkół gimnazjalnych. Trzecie miejsce zajęło gimnazjum numer 2. Brawo. Drugie miejsce gimnazjum numer 1 i najliczniej reprezentowane puchar otrzymuje gimnazjum numer 3. Zapraszamy przedstawicieli. Gimnazjum numer 3 wygrywa klasyfikację dla szkół gimnazjalnych. Widzę za moimi plecami dyrektor, jaki dumny, aż on nie ma co się dziwić. Dyrektorze, do pana prezydenta. Zapraszamy przedstawicieli szkół gimnazjalnych do nas, gimnazjum numer 1, 2 i 3. Numer 1, drugie miejsce. Gratulacje. Są przedstawiciele gimnazjów, odbierają nagrody od pana prezydenta. Gratulacje. Trzecie miejsce. Od trzeciego. Drugie gimnazjum numer 1. Gratulujemy. I gimnazjum numer 3. O ile pamiętam, rok temu też wygraliście. Gratulacje. Gdzie jest gimnazjum numer 3? Kochani, wasz przedstawiciel właśnie odbiera puchar. Brawa dla gimnazjum numer 3. Nieśmiało, ale jednak trochę praw było. Dobrze, dobrze. Uwaga, teraz szkoły ponadgimnazjalne. Wzięły udział 4 szkoły. I czwarte, ostatnie miejsce, szkół numer 1, trzecie miejsce, pierwsze liceum ogólnokształcące, drugie miejsce, zespół szkół numer 3 i zwycięzcy pucharu o puchar starosty, zespół szkół numer 2. Wielkie brawa. I przedstawicieli zapraszamy. Pan starosta z pucharem już czeka. Pan starosta to zapalony sportowiec, jeden z pierwszych w peletonie. Ja wykorzystam okazję, nim się zgłoszą zwycięzcy i chcę wszystkich państwa bardzo serdecznie pozdrowić i powiedzieć, że jesteście siłaczami, jesteście mocarzami, dla których nieważna była pogoda, nieważny był deszcz, wiatr i temperatura. Gratuluję takiej postawy i życzę powodzenia w losowaniu dzisiejszych nagród. Wszystkiego dobrego. Wiem, że na liście tego rocznego rajdu zapisanych było prawie 900 uczestników. Zakładam, że nie wszyscy się zdecydowali na przejazd rowerem przez miasto w taką pogodę, ale no tutaj mamy śmietankę rowerzystów wśród pobielińskich szkół i super. Przedstawiciele zwycięskich szkół odbierają puchary i dyplomy. A już za chwilę losowanie. Pan starosta życzył wam szczęścia. Mam nadzieję, że trzymacie kciuki sami za siebie, bo nagród do rozdania mnóstwo. Koniec nagród. Teraz statuetka dla najmłodszego uczestnika rajdu. Poprosimy Franciszka Grossa wraz z siostrą, którzy i tatą może tu razem poprosimy o odebranie nagrody przez Franciszka, 5-latka, który był najmłodszym uczestnikiem rajdu. Słuchajcie, Franek ma 5 lat, a tak pojechał. Jechał. Niesamowicie. Zapraszamy. Całą trasę pokonał. Gratulacje. Gratulacje. Będziesz jeździł co roku w rajdzie? Tak. Będzie jeździł co roku. Brawo. Dla ciebie też wielkie brawa. Super. I gratulacje dla taty, że zaszczepił kolarstwo. Tak. Brawo.
Teraz poproszę przedstawicieli przedszkola miejskiego numer 4. Jedyne przedszkole i po raz pierwszy brało udział w rajdzie, dotarli do mety. Zapraszamy. Proszę pani dyrektor i przedstawiciela przedszkolaczków. Razem zapraszamy. To też silna grupa pod wyzwaniem. Pięknie ubrani kamizelki i wbiegają na scenę przedszkolaki. Super, gratulacje. Proszę statuetkę. Dyplom. I wszystkim przedszkolakom pogratulować. I skoro są tacy bystrzy, zapraszamy do szkół. Sześciolatki również. No skoro już przedszkolaki ze szkołami jeżdżą rowerami, to mogą się z nami uczyć. Mamy jeszcze dwa puchary ufundowane przez pana starostę. Dla najliczniejszej grupy pozaszkolnej. I puchar ten zdobywa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uniwersytet to zorganizowana i głośna grupa, to mi się podoba. Zapraszamy przedstawiciela do nas. Od przedszkola po Uniwersytet Trzeciego Wieku. Całe Pabianice na rowera. Wielkie gratulacje. Uwaga, uwaga, przedstawiciele uniwersytetu. Bardzo proszę o brawa. Wasza przedstawicielka jest na scenie. To jest kawał odwagi. Trasa pięknie pokonana i puchar odebrany. Gratulujemy. I kolejny puchar dla grupy z powiatu pabianickiego, grupy pozaszkolnej, otrzymuje ten puchar placówka opiekuńczo-wychowawcza w Porszewicach. Zapraszamy. Chyba idą do nas przedstawiciele placówki z Porszewic. Zapraszamy serdecznie. Dwóch postawnych mężczyzn, wchodźcie na scenę, odbierajcie puchar ufundowany przez starostę. Gratulujemy. Super. Za rok większą ekipą zapraszamy. Zapraszamy za rok również jeszcze większą ekipą. Wielkie brawa dla nich. Dziękuję fundatorom tych pucharów, panu starostwie i panu prezydentowi. A teraz najbardziej oczekiwany przez wszystkich moment, losowanie nagród. Rajd mamy 12 i parę miesięcy temu zażartowałam sobie, że będzie 12 rowerów. I wiecie co? Tak się stało. 12 rowerów na 12 rajd rowerowy. Także wielkie brawa dla sponsorów. Będziemy teraz losować i wymieniać. Kochani, sponsorów. Najpierw mam pytanie. Kto chce wygrać rower? Dobra, to mnie cieszy, bo będziemy losować dla was, ale najpierw znajdziemy osobę, która te nagrody będzie losowała. Ja poproszę jakiegoś maluszka do losowania, sierotkę. Chodź, Zosiu, podaj jakiegoś dzieciaczka do losowania, malutkiego. Mamy sierotkę, która będzie nam losować, dwie nawet. Chodźcie, na przemian będziecie losować. Jak macie? Jessica, a ty? Jessica i Dawid będą dokonywać losowania. Prosimy, Jessica stanie z tej strony. Dawid tutaj. Będziecie losować za chwilkę losy. Tutaj całe przedszkole pojawiło się na scenie. Dobrze, dostańcie, będziecie... Kochani, rowerów mamy 12. Są każdy z was wylosuje. Są ustawione pod sceną. Ci, którzy są najbliżej, na pewno dobrze je widzą. My też będziemy starali się je dla was trochę prezentować. Różnokolorowe i męskie, i żeńskie. No chyba czas losować. Losujemy pierwszy rower. Ja mam tutaj listę fundatorów tych rowerów. Pierwszy rower od pana posła Andrzeja Biernata, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wygrywa... Mateusz Korona, szkoła podstawowa numer 1. Zapraszamy. Czy jest z nami Mateusz Korona, szkoła podstawowa numer 1? Przypominam zasady. Jeżeli Mateusza nie ma, to dajemy mu chwilę i losujemy dalej. Słuchajcie, czy jest Mateusz? Patrzę na jedynkę. Nie ma. Mówią, że Mateusza nie ma. Jeżeli nie wziął udziału, wystraszył się deszczu, to trudno. Ale to już nie. W takim razie, czyj rower losujemy? Pana posła Andrzeja Biernata. Klaudia Rydzyńska, szkoła podstawowa numer 17. Zapraszamy. Klaudia Rydzyńska, szkoła podstawowa numer 17. Czy Klaudia jest z nami?
Renata. Klaudia Rydzyńska. Chodź, Klaudia. Chodź. Super. Ale moja szkoła i ma... Tu jest legitymacja. Na kamizelce. SP17. Proszę bardzo. Tak, moja uczennica, tak. Brawo, Klaudia. Na pewno. Trzeba jej pomóc znieść. I wiecie co, na razie tutaj na dole ustawiać przy rowerze, bo jeszcze będą zdjęcia. Wylosowane rowery z nagrodzonymi tutaj na dole ustawiamy się, bo jeszcze będą zdjęcia na pewno pamiątkowe. Uwaga, drugi rower. Tym razem fundatorem jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, reprezentowany dzisiaj u nas przez pana Tomasza Dronkę i pana Marcina Młynarczyka. Piotr Ciężki, przedszkole miejskie numer 4. Zapraszamy. Rower ufundował pan marszałek Witold Stępień, a wręczy osobiście pan Marcin Młynarczyk z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jest zwycięzca, brawa dla niego, on wygrał drugi rower. Kochani, nie martwcie się, jeszcze 10 rowerów jest do wygrania, spokojna głowa. Chciałbym powiedzieć, że dla każdego starczy, ale to byłaby nieprawda, natomiast no, spora grupa nowymi rowerami stąd odjedzie. Tożsamości. Pani potwierdza, opiekun potwierdza tożsamość. Gratulujemy. Gratulujemy. Proponuję tu na dole poczekać, bo jak tu... Daria Kubasiewicz, 17. 17 ma szczęście. To jest trzeci rower. Trzeci rower. Trzeci rower. Pan starosta Krzysztof Habura. Losujcie następne. Proszę, to dwa. No, idę pogratulować. Gratuluję. Mieszamy, mieszamy tam z dna. Wybierać. Już, dobra. Poproszę los. Możemy? Teraz częściej ma gimnazjum numer 3. Uwaga. Magda Strachowska. Rower numer 4 ufundował pan prezydent Zbigniew Dychto. Piękny czerwony rower, a prezydent pokazuje, że jest w doskonałej formie. Czy Magda jechała? Jest obecna? Jest? Nie ma Magdy. No to miała szczęście i szczęście odeszło. Losujemy właściciela tegoż roweru. W takim razie Igor Czarnecki, zespół szkół numer 2. Czy jest? Nie ma! Nie ma! Nie, oni krzyczą specjalnie! No to niech nie krzyczą, bo ja chowam te losy! Dajcie szansę dojść temu człowiekowi! Ja! Ja! 5 minut dajemy, jak nie, to pan prezydent odjeżdża na swoim rowerze! Myślę, że musielibyśmy pana prezydenta przebrać... Czy jest Igor Czarnecki? Przebrać taki dres biało-czerwony. Podobno idzie. Proszę w takim razie, Igor Czarnecki. Zespół szkół numer 2. Mamy zwycięzcę z zespołu szkół numer 2. Rower odbierze z rąk samego prezydenta Zbigniewa Dychto. Byłego dyrektora zespołu szkół numer 2. Tu podpowiadają mi byłego dyrektora zespołu szkół numer 2. Pan prezydent miał szczęśliwą rękę. A właściwie nasze przedszkolaki miały. Zapraszamy. Igor Czarnecki. Gratulacje. Nawet dowód. Mamy portfel, mamy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, mamy legitymację. Ale nazwisko to Igor Czarnecki, okej. Okay. 4 z 12 rowerów już rozdane. Słuchajcie, jeszcze 8 rowerów może trafić właśnie do was. Wziąć rower, ustawić się na dole, będą tutaj zdjęcia jeszcze. No, gratulacje. Rękę pan prezydent podaje. To. Kolejny rower wylosowany dla Macieja Rydera. Szkoła podstawowa numer 5. Maciej Ryder, czy jest obecny? Szkoła podstawowa numer 17. Nie ma? Jest, pokiwają opiekunowie, że jest, że idzie. Daje los.
A rower czyj, panie Marcin? Rower numer 5. Ale zimne łapki. Niebieski do twoich oczu będzie pasował. Niebieskie oczy, niebieski rower, brawo. No, też tutaj się ustawię, gratulacje. Teraz szkoła numer 13 będzie miała szczęście. Uwaga, Kacper Okrojek. Zwycięska 13. Zwycięska 13, największa liczba uczestników rajdu. Czy jest z nami Kacper Okrojek? Ależ go szukają gorączkowo. Mają 150 uczestników, a Kacpra nie widać. Gratulacje, gratulacje. Kolejny los ze szkoły numer 5. Marcel Skulczewski. Prosiliśmy pisać drukowane, nie wiem czy nie dobrze czytam, ale Skulczewski, Marcel, szkoła numer 5. O, gratulacje. Gratulacje dla ciebie. Gratuluję szczęścia. Uwaga. Konrad Stanisławski. Zespół szkół numer 2. Teka, kochani, kilka słów od pana Lecha specjalnie dla was. Gratuluję postawy na trasie, że wszyscy w zdrowiu, w radości i bezpiecznie dotarliśmy do mety. Cieszę się, że jest nas tak dużo. Cieszę się, że są wspaniałe nagrody i dotrwaliście do końca. Zawsze z PTTK, zawsze w Pabianicach. Dziękuję władzom samorządowym, dziękuję wszystkim firmom, dziękuję tym wszystkim, którzy przygotowywali tę piękną imprezę. Poniosę w Polskę wieść, że jest was tylu rowerzystów tutaj, chętnych do uczestnictwa w tej formie rekreacji. Pięknie dziękuję, do spotkania na turystycznych i rowerowych szlakach. Dziękuję bardzo. Wielkie brawo, dziękujemy panu Lechowi Drożdżyńskiemu. Kochani, jeszcze jedna informacja. Jeżeli jest z nami Sławek Chmielewski ze szkoły podstawowej numer 3, który wygrał rower od firmy Jantoń, to gdyby mógł do nas podejść, byłoby nam bardzo miło. Na chwilę do pamiątkowego zdjęcia z przedstawicielem firmy. Zapraszamy serdecznie. Kochani, i teraz jeszcze informacja ode mnie. Co prawda pogoda nam dzisiaj umiarkowanie dopisała, ale staramy się tym w ogóle nie przejmować. Jak pewnie zauważyliście, wokół tego wielkiego parkingu, na którym teraz stanęliście, jest wiele atrakcji, które przygotowaliśmy specjalnie dla was. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie te atrakcje są darmowe i możecie z nich korzystać do woli do godziny 18. Możecie do nas przyjechać na rowerze i zaparkować ten rower. Będzie nam bardzo miło. My tego roweru dla was popilnujemy.